Ha, ha, ha. Słuchajcie, Fujitsu Siemens już jest opanowany. A tutaj mam taką ciekawą klawiaturę. Patrzcie, tu jest obudowa, już zacząłem ją rozkręcać. To ma trackballa, takiego fajnego. Kurczę, taki a la Joy, zamiast myszki. No co, będziemy ją czyścić, bo to już naprawdę jest skorodowane. Zresztą zobaczycie, jak to teraz wygląda. Jakieś takie, no, brudne. Na przyciskach też to prawie nic nie widać. Zobaczcie, jakie przyciski szare. Zresztą zobaczcie jeszcze, dopóki nie wybrałem tych wszystkich przycisków. Prawie napisów nie widać, nie? Ale coś tam może jeszcze zostanie po moim czyszczeniu. Więc wyciągamy. Klawiatura jest na switchach. Jest ala taka jakby przemysłówka, także jest troszeczkę solidniej może zrobiona niż ten. Musimy to wyrwać. Kurczę, no nie mam, muszę się zaopatrzyć w te narzędzie do wyciągania tych klawiszy, czyli taką łapkę, a może gdzieś coś bym miał takiego, takiego, żeby to miało łapki wypionową. O kurde, razem z przełącznikiem wyciągnąłem. No to jednak rękoma lepiej to wychodzi. Ajajajajaj. No a dzień dobry. Załatwiłem. Zobaczcie, każdy przełącznik ma sprężynkę. Dobra, zaraz to poskładamy z powrotem do kupy, tak jak było. A jak to było? A no proszę ja ciebie, było to o w ten sposób. O tak to było, o. O. A gdzie reszta tego dzyndzła? Kurczę. Powiem wam, że teraz będzie kłopot domu. Bez połamania to nie, no dobra, wyszło. Wyciągnąć, bo teraz tak, idzie sprężynka. Idzie taki coś, jak to. Czy ja to dobrze na pewno złożyłem? Na pewno dobrze złożyłem, dobra. Ojojoj. Ojojojojoj, na dzień dobry się narobiło się. Właśnie, dzień dobry. Może troszeczkę będzie lepiej widać. Co ja tutaj kurde wyrzeźbiłem? O Jezu, jeszcze się zgubiła sprężynka. To tak mają te sprężynki, że one się lubią gubić. O matko, dobra, zaraz. Dobra, wyciągniemy z klawisza obok. Żartuję. No ale ciekawa klawiatura, będzie zabawy.
Zostało jeszcze tylko poskładać. Klawisze są pomyte. Dzisiaj były domy 108 moczone. W pralce prane. Damy radę. A co? Ja nie dam rady? Nie. To działa. We'll be right back.
Słuchajcie, sprawdzone, przetestowane. Klawisze jak nowe, tutaj troszeczkę żółto. No musi być jakiś ząb czasu. Nie jest połamana. Jeszcze śrubki 4 trzeba znaleźć, bo wkręciłem klawiaturę w środku, bo nie było śrubek tymi śrubkami z zewnątrz. Można je... No. Krzysiu się odezwał. Działa, słuchajcie. No działa, prawda? Dzień dobry. Właśnie o tobie myślałem, kurde, nie odzywasz się, bo spałeś. Dobra, pozdrawiam.